Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O poranku 25 marca, w sobotę, witam Bożym Słowem, które zostało wyznaczone na dzień dzisiejszy. I tak, moi kochani, czytam dwa wersety. Pierwszy werset z przypowieści Salomona, z 16 rozdziału 32 wiersza, a kolejny werset z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału 9 wiersza. Posłuchajcie, te słowa chcą nas dzisiaj prowadzić przez ten cały dzień. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. A w Ewangelii czytamy: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Cierpliwość. Ojejku, tak często nam jej brakuje. Tak często nam w życiu brakuje wytrwałości. Tak często w życiu brakuje nam siły tego, aby do końca doprowadzić daną sprawę. Tego, aby nie poddać się w tych wszystkich planach i zamierzeniach. Mówimy, jesteśmy tylko ludźmi. Każdy ma jakieś słabości, każdy ma jakieś ułomności, każdy ma jakieś niedociągnięcia, ale to dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, aby być wytrwałym, być cierpliwym, być konsekwentnym w działaniu i pamiętać o tym, że wiara w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pragnie nam we wszystkim pomóc, pragnie nas wzmocnić, pragnie nas pocieszyć. Bóg Wszechmogący w mocy Ducha Świętego każdego dnia pragnie nas prowadzić. Tej cierpliwości bardzo często nam brakuje. Musimy być cierpliwi w pracy, musimy być cierpliwi w wychowywaniu dzieci, musimy być cierpliwi i opanowani w różnych sytuacjach, które wymagają od nas właśnie takiego spokoju ducha, tego, aby być wzorem dla innych do naśladowania, aby nie pozwolić sobie na to, by poniosły nami emocje. Muszę wam powiedzieć, że często też brakuje mi cierpliwości. Nie ukrywam, że ćwiczę cały czas się w tym. Z różnym skutkiem. Nie zawsze mi się udaje. Myślę, że wielu z was mogłoby pod tym się podpisać, ale prawdziwa miłość, prawdziwa wiara, prawdziwe oddanie przypomina nam o tym, jak cierpliwy i wytrwały jest Bóg w swojej miłości, w swojej dobroci, w swojej łasce. Z Niego powinniśmy czerpać przykład. Powinniśmy pamiętać o tym, że On jest względem nas cierpliwy, jest wytrwały. Nie oczekuje od nas Bóg Wszechmogący tego, abyśmy czynili jakieś bohaterskie rzeczy, abyśmy byli ciągle uważani za tych niestrudzonych, tych niepokonanych, bo każdy z nas ma słabsze dni, trudniejsze momenty, trudniejsze chwile. Ale nie zapominajmy o tym, że Bóg nas pragnie wzmacniać, Bóg nas pragnie pocieszyć, Bóg pragnie nas prowadzić w swojej miłości i pomagać nam przez swoje słowo. Chcę tego, abyśmy w cierpliwości i spokoju przeżywali każdy dzień, abyśmy wieczorami potrafili odpocząć, w modlitwie zanieść Mu nasze problemy, kłopoty, nasze dziękczynienia i radości, abyśmy prosili Go o miłość, o łaskę i o błogosławieństwo w naszych planach i w naszych zamierzeniach. Na dzień dzisiejszy, na 25 marca, w kolejny przepiękny wiosenny dzień, życzę wam wiele cierpliwości, wiele wytrwałości, Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia i tego, abyśmy się nie poddawali, abyśmy nie rezygnowali ze swoich planów, z marzeń, z tego, co zaplanowaliśmy i we wszystkim prosili Boga o pomoc, o siłę, o wsparcie, o to, aby nasze serce napełniało cierpliwością, wytrwałością, abyśmy się nie poddawali. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, co dobre wam życzę. Do zobaczenia z Bogiem. Serdecznie was pozdrawiam ze spaceru, ponieważ tak zaplanowałem, że podczas spaceru w lesie nagram to dzisiejsze rozważanie dla was, dla nas wszystkich. Amen. Pa. Pozdrawiam z Kluczborka.